Cześć wszystkim, Karolek95 i witam was z powrotem w pogramy w Dreamfall. Będzie to już bodajże 31 odcinek. I tak, na początek słyszałem w ogóle, że od tego momentu dopiero zaczyna się teraz taka już mega sexy rozgrywka, że wszystko będzie się toczyło na wyższym poziomie niż zazwyczaj. No to zobaczmy, co ta gra ma nam do zaoferowania na tym etapie. Lecimy do Waticorp, tak, do tej firmy. Dokładnie, może się jakoś tu dostaniemy, zapukamy, może dokładnie, wejdziemy sobie. O kurczę, jest jakiś duży, nie wiem, supermarket. Co ty wyrabiasz? Odejdź stamtąd. To bardzo drogi eksponat. Nie wolno go dotykać. Co ty wyrabiasz? Mówiłam, żeby nie dotykał eksponatu. Przepraszam za zachowanie bruka. Niech pani na przyszłość lepiej pilnuje bruka. Jeszcze jeden taki numer hero i idziemy do domu. O Boże, o nie, tylko nie deser. Zachowuj się dobrze, młody człowieku. To jest najgorsza rzecz, która mogłem się przytrafić. A więc, Zoe, sekundę, ja sobie jeszcze tylko włączę stoper. Zawsze zapominam tego cholernego stopera. Gra mi się zapisała. A więc, dlaczego nie mogę chodzić? Aha, dobra. A więc, włączamy stoper. Gdzie jest stoper? Tutaj jest stoper, dobra, start. I zobaczmy, cześć malutki, porozmawiasz ze mną? Czy nie chcesz? Cześć. Nie jesteś zbyt gadatliwy, co? A może po prostu jesteś nieśmiały? Aha, czyli wszystko wiemy? No dobra. Zobaczmy ten eksponat. Zdjęcie eksponatów spowoduje uruchomienie alarmu. Gdzie było menu? Na tab. Tak, może spróbujmy coś, nie wiem, telefonem może? Nie. Bilet to nie? Guma. A, guma też nie. Dobra. A więc... Zobaczmy, ograniczona seria tego wczesnego, co możemy tutaj zrobić w tej firmie. Produkcji bardziej realistycznego, przypominającego goryla Watilli. Pod wieloma względami przypominała swego następcę. Brakowało jej jednak spokojnej osobowości i futrzastego wyglądu Watilli. W przeciwieństwie do współczesnego Watilli, ten prototyp był również zaprogramowany na okresowe popuszczanie płynów ustrojowych. Funkcja ta okazała się być bardzo kontrowersyjna. Okej. Czyli niczego się nie dowiedzieliśmy. Co mogłoby nam pomóc? O, to jest nasz kochany Watil, tylko jakiś duży. Watilla czwartej generacji trafił na rynek w 2198 roku. No to jeszcze parę lat. Nie przejmujmy się. Najpopularniejszym robotem zabawką w historii. Dzięki skomplikowanemu systemowi emocjonalnemu i przyjaznemu nastawieniu, Watilla stał się ukochanym przyjacielem i towarzyszem miliardów dzieci oraz dorosłych. Co czeka go w najbliższej przyszłości? Nie możemy tego zdradzić. Ale przyszłość rysuje się watistycznie. Dobra. Nie wiem, co to za tłumacz, ale podoba mi się gościu. Tu jeszcze coś mamy. Jakieś prototypy tych Watilów, dosyć starych. Tu jeszcze coś mamy, zobaczmy. Nie, porozmawiajmy najpierw z babcią tamtego... młodzieńca. Uwielbiam przychodzić do muzeum. Tak tu czysto i cicho. Eksponaty mi się jednak zbytnio nie podobają. Są zbyt wulgarne. No nie wiem, co wulgarnego jest w tym eksponacie. Aha, ma trzy palce, no tak. To oczywiste przecież. Prezentowany tu w wersji oryginalnej, to robot humanoidalny piątej generacji. Zaprojektował go osobiście dr Alvin Pitts. A na rynek trafił w 2104 roku, zyskując sobie natychmiast ogromną popularność. Ten konkretny projekt przetrwał niemal 20 lat. Robochłopiec jest znany ze swej ujmującej osobowości, uczynności i uporu. Zasłynął również jako pierwszy robot z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Okej. Czyli robochłopiec też jest standardową rzeczą w tej firmie. Widzimy jakieś kangury. Kanguro Watile. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie... Oj, widzimy, paski mi się nie najlepiej pokrywają z nagrywaniem Frapsa. Albo coś jest nie tak. Tylko mi się tak wydaje. Nieważne. Dobra. A więc, zobaczmy. Przyłóż rękę, Zoe. Co to ma być? Drzwi tylko dla personelu. O, przepraszam. Szukałam łazienki. Tam nie ma łazienki.
przejście tylko dla personelu. Okej. Okay. Czy wam się nie wydaje? To jest chyba ten gościu, który z nami rozmawiał. Tylko jeśli Olivia przyłoży do tego rękę. No, niedosłownie rzecz jasna. To nie byłby dobry pomysł. To był ten koleś, który podarł bilety. A więc, tak, podpowiedź na M, tak? Tak. Jeśli tylko Olivia przyłoży do tego rękę, niedosłownie. Dobra. A więc, dzwonimy do Olivii. Where is telefon? Tutaj. Oj, chyba nie dzwonimy do Olivii. Dobra, to może... Użyjmy na tym... O, tak. No chyba nie bardzo. To znowu ty? Nie mówiłem, żeby trzymać się z dala od tych drzwi? Tylko dla personelu. O, mój błąd. Ale naprawdę potrzebuję łazienki. Już mówiłem. Tam nie ma łazienki. A, tak. Przepraszam. To będzie chyba trudniejsze niż myślałem. Życzymy miłego pobytu w muzeum Wagitor. Oryginalny projekt Robochłopca przeszedł... Dobra, nie chcemy tego słuchać, prawda? Zacznijmy wreszcie coś grać, bo to jest naprawdę dziwne. Bardzo dziwne. Babcia z nami chciała rozmawiać. Tu jest jeszcze jakiś gościu, witaj. Nie trzeba było pozwolić jej mnie tutaj zaciągnąć. Zawsze ma totalne pomysły. A mogłem teraz nurkować na Filipinach. Nie obchodzi mnie, gdzie mogłeś nurkować. I co, teraz będziemy się bili? Za trzecim razem? Czy znowu powie, a to znowu ty? Dobra, dość tego. Zbieraj się stamtąd. To był wypadek. Przysięgam. Następnym razem wezwę ochronę. Okej. Czyli... Czyli co? Chyba jeszcze raz. Nie wiem, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co mam tu robić. A po prostu jeszcze raz tu zadzwonię, wezwę ochronę i będziemy się bili. No trudno, no. Dobra, gościu, dawaj. Pokaż, na co cię stać. Ostrzegałem cię. Nigdzie się nie ruszaj. Wzywam ochronę. Ale... Ani kroku. To co, wzywasz tę ochronę, czy co? Ostrzegałem. Przepraszam was na chwilę. Nigdzie się nie ruszaj. Wzywam ochronę. Ale... Ani kroku. Dobra, czyli nie wiem, co mam tu robić. Masakr. Po prostu stąd wyjdę chyba. Opuśćmy na razie Muzeum Watikorp. No ta ochrona czy się nie kwapi, żeby do mnie przyjść, czy też przybiec, nie wiem. No, jestem w każdym razie w Japonii. To jest ten wyciąg, tak? Oj, Bosiu, co ja mam zrobić? Chyba wrócimy sobie. Tak, dokładnie. Wróciliśmy. Okej. Okay. Jest ktoś nowy do porozmawiania? Cześć, dziewczynko. Witaj, Zoe-san. Cześć, Riko. Aha. Żegnaj, Riko. Dobra, cześć. Czyli... Jeśli byśmy spali o muzeum, to byłoby to oczywiście... Korze automatycznie spala swą zawartość co kilkanaście minut. To by było oczywiście bez sensu, ponieważ o to już pytaliśmy. I to nie jest związane z tym, jak się dostać tam dalej troszkę. O, witaj. Aha, to jest... Wkrótce tak, oczy tak. Całego świata będą skierowane na łatwo. Jesteś tego pewna. Dobrze. A więc wejdźmy tutaj. No i dupa. Czyli... Oj, nie wyszedł mi totalnie ten odcinek, no ale cóż, fabuła jednak pozostanie fabułą i choć bym się z nią męczył nie wiem ile, to przejdę tą grę, obiecuję wam. Zbieram je troszkę na kichanie, nie wiem dlaczego. No ale ogólnie dzień jest bardzo udany dla mnie. Pojadę jeszcze raz do tego muzeum, a co? Wysiądę, nie, tego nie chciałem zrobić. Gdzie jest tutaj? Sorki was, sorki za to, usiądź sobie Zoe. Dobra, a więc to było na tyle w tym odcinku. Na pewno dojdę do tego, co zrobić w następnym. Trzymajcie się, Karolek95.